przyjaciele, słuchajcie mnie uważnie. Mam na imię Wiktor Akaszmar i jestem tutaj, aby powiedzieć wam, że diabeł okrada ludzkość z prawdziwej tożsamości. Tożsamość jest tylko w Jezusie Chrystusie. On jest jedyną drogą do żywego Boga. Diabeł okłamuje człowieka od początku. Przedstawia go jako kogoś, kto znęca się nad ludzkością. Ale jestem tutaj po to, aby zaświadczyć ci o Bogu łaski, o Bogu miłosierdzia, o Bogu, który jest życiem, o Bogu, który ciebie stworzył na swój obraz. Prawdziwa wolność jest tylko tam, gdzie jest Duch Święty. Prawdziwa wolność jest w Jezusie Chrystusie. Jesteście tutaj dzisiaj i mówicie wolność, mówicie równość, ale wolność prawdziwie jest tam, gdzie nie ma grzechu. Wolność jest w Chrystusie, który jest czysty i święty. Każdy z was może osobiście poznać Boga. Jezus Chrystus umarł za mnie i Jezus Chrystus umarł za ciebie. Taki jest. To dobry pasterz, to dobry król, to ludzki Pan, który przyszedł, aby ciebie odkupić, aby ciebie zbawić. Nie jestem tutaj po to, aby głosić ci religię, ale Bóg jest miłością i Jezus Chrystus tak okazał swoją miłość, że kiedy my jeszcze byliśmy grzesznikami, On umarł za nas, On wydał samego siebie za ciebie, abyś ty żył, abyś mógł poznać Boga, abyś mógł z Nim chodzić, abyś mógł słyszeć Jego głos. To nieistotne, kim dzisiaj jesteś, to nieistotne, ale ta tożsamość jest w Nim, ta wolność jest w Nim, On jest dobry, On nie poczytuje nam naszych grzechów. Bóg nie poczytuje ludzkości grzechów, bo posłał Jezusa Chrystusa i przybił Go do krzyża, abyś żył, aby twoje oczy zostały otworzone, abyś Go znał. Jest osobistym Bogiem i każdy może Go znać, możesz Go znać. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj, kiedy słyszysz mój głos, wiedz o tym, że Jezus Chrystus może przyprowadzić ciebie do Ojca. Możesz mieć pokój z Bogiem. Możesz mieć pokój z Bogiem, możesz być pojednany z żywym Bogiem, który wydał Jezusa, który posłał Syna i okazał swoją miłość, abyś żył. Wybierz Jezusa, wybierz życie.